Osoby niepełnosprawne potrzebują wsparcia i pomocy od innych ludzi. Często mijamy ich, nie zwracając uwagi, czy potrzebują naszej pomocy. Przez ostatnie 14 miesięcy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z Urzędem Pracy realizowało projekt Wsparcie do Kwadratu – praktyczna nauka zawodu asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Ideą projektu było przeszkolenie i przygotowanie uczestników szkolenia do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Te osoby zaczęły przede wszystkim od kursu. Kursu, który trwał prawie miesiąc, ponad 150 godzin kursu przygotowującego do roli asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Następnie kursu, który przygotował do ewentualnej potrzeby udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Taki kurs trwał w sumie 2 czy 3 dni, czy około 20 godzin. Usługi asystenckie były skierowane do osób ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy tego projektu przez cały czas jego trwania mieli kontakt z osobami niepełnosprawnymi. W projekcie udział wzięło 30 osób bezrobotnych, 10 z nich odbyło kilkumiesięczne staże zawodowe. Ciężko było wybrać, ponieważ tutaj pomagali nam przede wszystkim psycholog, doradca zawodowy, którzy na podstawie profili osobowościowych i predyspozycji pomagali nam w wyborze tych osób, które najbardziej by spełniały oczekiwania osób. Wyłonienie 10 osób wcale nie należało do prostych. Osoby te musiały posiadać predyspozycje do tego zawodu, odpowiednie cechy osobowościowe, a przede wszystkim szczere chęci do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Jedną z uczestniczek projektu, która odbyła kilkumiesięczny staż, była Agnieszka Kowalska. Wcześniej miałam styczność z osobami niepełnosprawnymi, poznałam ich z innej strony, poznałam ich potrzeby. A co dało? Po prostu my pomagaliśmy pokonywać najprostsze bariery związane z niepełnosprawnością, tak? Czyli typowe pomoc w przemieszczaniu się, zastępowaliśmy wzrok osobom niedowidzącym. Akurat ja miałam w ramach stażu, pomagałam chłopcu w szkole, który też miał problemy z chodzeniem. Także myślę, że to jest bardzo duża pomoc i powinno u nas to być bardziej dostępne i ten projekt, mam nadzieję, że zaowocuje tym, że asystent osobisty osoby niepełnosprawnej stanie się dobrym i rozpowszechnionym zawodem tutaj u nas w naszym powiecie. 21 czerwca odbyła się konferencja podsumowująca projekt. Organizatorzy, uczestnicy, a także osoby niepełnosprawne dzieliły się swoimi przemyśleniami po 14 miesiącach owocnej współpracy. Praca z osobami niepełnosprawnymi z pewnością nie należy do łatwych. Miejmy nadzieję, że z grupy uczestników tego projektu znalazł się ktoś, kto odkrył w sobie chęć niesienia pomocy innym i dobrze czuje się w tej roli.